Witam na kolejnej prezentacji. Dzisiaj do oferty trafia Fiat Bravo z silnikiem 1.4 T-Jet. Wersja silnikowa o mocy 120 koni. Były też 150-konne. Ten samochód akurat nie jest to wersja Sport, ponieważ wersja Sport z przyciskiem Sport jest tylko w wersji 150 koni. Tutaj mamy wersję 120-konną, ale samochód jest w pakiecie Sport, czyli wizualnie wygląda tak samo jak te w pakiecie Sport. Mam tu na myśli alufelgi, te nakładki na progi, wnętrze, fotele i tak dalej. No każdy, kto jest zainteresowany Fiatem Bravo, wie, o czym mówię. Samochód po raz pierwszy zarejestrowany w grudniu, konkretnie 28 grudnia 2007 roku, także ktoś na nowy rok 2018 sobie zrobił prezent. No i mimo upływu tych lat, bo aż 15 lat minęło, kiedy ten samochód, prawie 15, w grudniu będzie 15, kiedy ten samochód wyjechał po raz pierwszy na drogi, no stan jest zachowany moim zdaniem znakomity. Samochód bez większych uszkodzeń, zadbany, serwisowany, bezwypadkowy. Na aucie mamy wielosezonowe opony marki Premium z 19 roku Pirelli. Karoseria, jak widać, utrzymana w świetnym stanie, mimo że no samochód już swoje lata ma, nie ma się co tutaj czarować, 15-letnie auto, ale wydaje mi się, że tutaj Fiat się postarał z tym modelem, ponieważ no my, od kiedy ja te samochody sprowadzam, nie wiem, 4-5 lat, one cały czas tyle samo kosztują, a teraz nawet i więcej. Widzicie też po mojej ofercie, że coraz mniej tych samochodów po prostu się pojawia, no bo są coraz droższe. No nie ma się tutaj oszukiwać, to nie jest żadna inflacja, to co niektórzy wymyślają, to jest po prostu brak dostępnych nowych samochodów, który miał się poprawić w tym roku według niektórych specjalistów, a się pogorszył. W tym momencie na nową Octavię RS, tutaj mówię na przykład o samochodzie, którym ja się interesuję, to jest oczekiwanie około półtorej roku. Mówią, że jak się zamówi teraz, to w przyszłym roku będzie, ale czy to będzie czerwiec, czy to będzie grudzień, też nie są w stanie powiedzieć. Także tak sytuacja wygląda. Wracając do tego samochodu, przebieg 190 tysięcy kilometrów. Jakieś drobne, mówię, ślady użytkowania auto posiada. Tutaj rzuca się w oczy taka mała wgniotka, tutaj jest ryska. Auto było nowe 15 lat temu, no ale pomijając wszystko, no jest zachowane w znakomitym stanie. No tutaj na prawej stronie naprawdę nie ma ani jednej ryski, ani jednej wgniotki, kompletnie nic na tym samochodzie nie ma. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Maska w oryginale. Błotnik oryginał. Drzwi oryginał, drugie drzwi też oryginał, błotnik w oryginale, pokrywa bagażnika oryginał, błotnik oryginał, oryginał, oryginał i błotnik mamy w oryginale. Reasumując, cały pojazd jest w fabrycznym lakierze. W środku również auto prezentuje się świetnie, tak samo jak na zewnątrz. Tutaj mamy naklejkę z ostatniego serwisu, 184 tysiące, sierpień 2021. Tak jak wcześniej powiedziałem, pakiet ten sportowy, mamy te kubełkowe fotele. Środek naprawdę taki bardzo ładny, zadbany. Tutaj można się tylko przyczepić do tej kierownicy, która często w Fiacie Bravo, nie wiem co to jest, czy to jest farba, czy to jest ta skóra, to po prostu obchodzi. Często te kierownice są obszywane, ja to zachowuję po prostu w takim stanie jak jest. No ta klima manualna tutaj jest dużym atutem wbrew pozorom dla tego samochodu, ponieważ no, padają te aktywatory w tych klimatyzacjach automatycznych dwustrefowych. Tego problemu akurat w tym egzemplarzu nie ma.
Jeszcze szybko przejdziemy z drugiej strony, bo ktoś może powiedzieć, że tutaj będzie coś bardziej zużyte, zniszczone, więc już pokazuję wszystko. Tyle z wnętrza. Książka serwisowa. Tutaj mamy dość stare dzieje, jeżeli chodzi o te wpisy. I tutaj mamy dalsze wpisy. Ostatni serwis był robiony 18 sierpnia ubiegłego roku przy przebiegu 184 tysiące km. Także mamy pojazd 6 tysięcy po serwisie. Tutaj od dealera dostaliśmy. Rzadko teraz to dają. Można sobie sprawdzić tylko na stronie RDW, czy przebieg jest logiczny, czy nie jest. Ale no tutaj do tego akurat samochodu mamy chronologiczną listę przebiegów wydrukowaną z RDW. Także tak to wygląda. Przejdziemy jeszcze pod maskę Fiata Bravo. Auto tak samo jak w środku, jak i na zewnątrz schludnie również wygląda pod maską. Tutaj mamy informacje na temat zmiany rozrządu 153 tysiące w 18 roku. To jest też zawarte, wpis jest w książce serwisowej. Tak na szybko tą książkę pokazywałem, nie zwróciłem na to uwagi. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na takie newralgiczne punkty, mianowicie tutaj często przy zamku pojawia się korozja w samochodach szwajcarskich, niemieckich. O Austrii, Szwecji to już nie wspominam. No tutaj ten samochód jest całkowicie wolny od tego, ponieważ no pochodzi z kraju, z którego pochodzi. Jeszcze cofniemy się na chwilę do tej książki serwisowej dla upewnienia potwierdzenia rozrządu, no bo to też jest ważne dla użytkownika. Wydać 800 zł czy 900 na wymianę rozrządu na start niepotrzebnie, czy nie wydawać. Mamy tutaj to zaznaczone w 18 roku. Tam mamy równe zaokrąglenie 153 tysiące, a tutaj w książce mamy wpis 152 951. Także 4 lata od wymiany rozrządu, kilometrowo jest to 38 tysięcy. Także za rok, za 2 lata można pomyśleć dopiero o wymianie rozrządu w tym konkretnym egzemplarzu. Może jak już się wróciłem, to pokażę, jak samochód wygląda z drugiej strony, bo ktoś może powiedzieć, że z lewej strony będzie ładny, a tutaj nie wiem, psa woził i coś będzie wygryzione, no nic takiego tutaj nie ma. Wszystko to, co powiedziałem, brzmi zbyt pięknie, żeby mogło być prawdziwe, także mamy tutaj z autem problem, kolejny samochód, który w trakcie transportu ma, nie wiem czy to widać, no tutaj jest pęknięta szyba, stało się to w trakcie transportu. Ja tylko pokażę, że szyba jest jeszcze oryginalna, od nowości Fiat 07 rok. Tak, doskonale to widać. No i cóż, jest jak jest. Będzie cena w ogłoszeniu podana. Wymiana szyby w tym samochodzie jest to koszt w zależności od marki od 400 do 500 zł z wymianą, z gwarancją, ale nie chcę tego robić z tego względu, że ta szyba jest oryginalna. Jeżeli ktoś będzie konkretnie zainteresowany tym samochodem, mogę to zrobić już po wpłaceniu zadatku albo po zapłaty całości na auto, za auto, i wtedy można odebrać samochód z wymienioną szybą. Jak wiadomo, ten samochód na dzień dzisiejszy przeglądu technicznego przez tą szybę nie przejdzie, jednak pokazuje, że szyba jest od nowości. No jednak stało jak się stało i no i cóż, trzeba będzie to zrobić przed eksploatacją tego samochodu. Jeżeli kogoś auto zainteresowało, zapraszam do kontaktu telefonicznego.